Dobra, człowieczeństwo odzyskane, nowy poziom. Chyba 24, 25 nawet mogę. Mam 24. Dobra, jeśli chodzi o broń, to mogę. Tylko teraz tak, moja ulepszona pałka ma 130. Miecz też ma 130. Miałem Insta tylko FB, no mi Facebooka zhakowali. Niestety. Fajna ta broń. Podoba mi się. Fajny dźwięk ma, podoba mi się ten dźwięk. Aha, czyli nieważne, czy mam tarczę, czy nie mam. Ona ma takie same uderzenie. Chcemy ją przetestować. Nie mówcie, że to jeszcze przeciwników tak wciska w ziemię. O panie. Bo jak tak, to faktycznie ona jest chyba OP. Teraz chyba rozumiem, co w niej jest takiego dobrego. Kurde, ogólnie to już tak pogoda się psuje. Trzeba zakonserwować motocykl. Mogę niestety zostawić. Szkoda. A nie wiem, czy wam mówiłem, że zadzwonili do mnie w końcu z tej pracy. Teraz najważniejsze, przejść badania lekarskie. Jak tylko to przejdę, już wszystko będzie załatwione. Ostatnia prosta, ostatnia najgorsza rzecz, na której mogę odpaść. Z byle powodu. A jak to się uda, to naprawdę będzie super. Także przez zimę będę oszczędzać na prawko, na nowy motocykl. Będzie jeżdżony. O ty! Ty! Naprawdę, on ma taki sam atak jak tam był? Jak ja to zrobiłem? Nie jest lepszy od pałki? Ale on ma niby tyle samo obrażeń co pałka ulepszona. Tak nie trafi. 24 siły. To pałka i tak jest lepsza? I powiem tak, nie wiem, czy ta broń jest OP czy nie, ale podoba mi się ten dźwięk. Czuć tą moc, jak on nią atakuje. I co, najlepiej na razie i tak z pałką chodzić? No to ma 130, to też ma 130. Ale faktycznie, znacznie dłużej bije. By nie patrzeć. Dobra, i to jest klucz do tego, tak? Do...
Wyfarmić jeden. O, jest. Nie zauważyłem go. O, można jego secik kupić. Dziwny hełm ze starożytnej krainy Zena. Ojczyzny Domhnala. Obdarza osobliwościami. Dwa rogi prawdopodobnie symbolizują mądrość. Nie, nie mam dwóch. Nie wypadł mi. Mówisz, mam farmić? Jedną duszą wyfarmię? Zabijałem cały czas te, ale no nie wypada na razie. Nie jestem pusty. Cześć, witam na tor. O, czekaj, nie rozumiem. Jak mam nie siadać przy innych, wrócić kością? Aha, w tym sensie. I tu wtedy kością, żeby wrócić, tak? Teraz czaję. Jaki poziom? 30 któryś chyba. Trzydziesty czwarty. To jak prowokował? Znaczy, no, on tą szarżę używał i tak, i wtedy go zabijałem normalnie. To tak jak na początku robiłem. Przecież. No tak cały czas walczyłem. A są jakieś inne metody? Nie wiem, co zrobił za pierwszym razem, bo ja też od razu to zacząłem robić, tylko problem był taki, że on nagle poleciał do góry i ten. I mimo, że sprintowałem gdzieś na bok, to poleciał w to miejsce i tak, gdzie ja byłem, mnie nadepnął nogą, mimo że miałem prawie całe życie. Bez sensu. Złe oko widzi.
Zawsze patrzy. Właśnie powiem wam, że tak nie mam czasu, żeby dokończyć tą książkę Władcy Pierścieni. A takie ciekawe rzeczy teraz. Bitwa o Minas Tirith będzie. Nie mam jak tego przeczytać. No powiem wam, że od groma jest różnica między książką Władcy Pierścieni a tym, a filmem. Nikt tego nie używa? Ja używam. No to dlatego, że nie mam na razie nic innego. No bo nic. Jo, ciągnę go za sobą. Ty widzieliście to? Za mną, kurde, za nogę do ogniska. O? Ale coś, może zrespić ten? Bossa ci? Jakim to cudem? Co to się stało? Jakiś płomień złapałem. A, na jeźdźce. A, Estus! A, faktycznie, Estus, no. Zwiększyło mi. I no znowu nic nie ma. Kurwa. Znowu nic nie ma. Znowu z tym pasztetem. Co zdobywam? Brud pod paznokciem. Z tych potworów. Bo nic innego z nich więcej nie dostanę. Chyba. Spokojnie, jak mam 7% szansy, 50 razy pokonam, to jest prawie już ponad 100%. Jeszcze jest, że ludzie tak wierzą w takie procenty, w działanie takie procentów. Masz 50% i zrobisz coś dwa razy, to masz 100% szansy, że to się stanie. Teraz oszukam grę, bo z drugiej strony będę. Tak, jesteś miliarderem w gamblach. No. Ładnie. Ty, coś tam świeciło, ale chyba dotknij plamy krwi. Tak, to była plama krwi. Coś jest.
Co? A, oby nie zielony. Dobra. No to jedziemy dalej. Ja zawsze mam pecha, uwierz mi. Powiem wam coś ciekawego, powiem wam ciekawostkę. Jest dużo motocyklistów, którzy jeżdżą dużymi motocyklami bez prawa jazdy. Dlaczego? No bo kontrole rzadko się zdarzają na drodze i oni jeżdżą po kilka lat i nikt nigdy ich nie złapał. No to czemu mają nie ryzykować? No po prostu sobie jeżdżą bez prawa jazdy. Ja na szczęście kupiłem 125, którą mogę jeździć, jak mam prawo jazdy B przynajmniej 3 lata. Drugi mój wyjazd w teren i miałem kontrolę przez policję. Także wiesz. No, podobno mają wytaczać te sprawy, ale na razie i tak chyba nic takiego nie zmienili, jest tylko potem. Po 500 zł za brak prawa jazdy. Jest. Duży odłamek. Dobra, to teraz tak. Jak ja mam iść do tego gościa? Tu wejdę do góry. Tędy? No muszę wrócić do głównego ogniska, tak? Prosto lewo? Tędy? A, tędy, dobra, o to mi chodziło. Tędy wrócić, o. Nie tędy. Myślałem, że to tamtędy się idzie, właśnie tutaj na górę. Kurwa. Urzeźniki będą mnie ganiać. A nie, taka niefajna ta droga jest. I rzeźnik się nie respi? Oko na psy jest łatwa kontra. Bronić się tarczą. O ty, paniura. Obróciłem się. Ja chciałem, wiecie, sfokusować go, bronić się i cofać. No naprawdę, on mnie trafi przez to, ja go nie trafię. God damn it. O, pierwszy zaczął tak. Dobrze. No nie, no ja mu stół zniszczyłem. Ja pierdzielę, ale ta gra to jest niemożliwe. Ja mu stół zniszczyłem, ale mnie jabnął. O nie. Już widziałem śmierć. Tu jestem. Teraz ten. Miasto nieumarłych. I tu wrócę do głównego ogniska. Tylko teraz tak.
od głównego ogniska windą. Miało fioletowe kępki. Jest na zatrucie? Posuwa ten zatrucie, tak? No może się przydać. O, to zatrucie tutaj trwa naprawdę dużo. 6 stosów chyba idzie. Biało-fioletowe to te, tak? Kupić 6. Ale będę miał zabawy, jak będę składać filmik na YouTube'a. Z tego farmienia tutaj. Robię taki ten. Robię takie, że będę przewijać tylko jak zabijam tych przeciwników. Szczerze, to nic nie zaspoilerował. Cześć, Kobi. Dlatego, że czytałem opis klucza i tam było o tej zarazie. To pierwsza rzecz, a druga rzecz to już miałem do czynienia z toksyną, więc... Nie, no już to takie rzeczy to już przecież spotkaliśmy tutaj. Nic takiego w sumie nie powiedział. Wiecie, dobrze, idę do tych windni. Nikt nie liczył śmierci. Tak mi się przypomniało. Jakaś babeczka jest. You are undead as well. Then we've no time to fraternize. Czemu się modli do garnuszków? I have my mission and you no doubt have yours. We must not let this curse over. Did I not explain the urgency? Ty na to też dopiero przyszedłeś. Why are you so uncouth as to lack such judgment? By the looks of you, I should think not. Wiesz, easy bossik. Co ty chcesz? O, ktoś dzwoni. I ona mnie źle traktuje. Co to za ten? Co to za złe traktowanie? Nie zgadzam się. Nie może ona tak robić. No nie o to chodzi, no po prostu ta broń jest fajna, no. No ma fajny dźwięk, czuć moc z niej. I ja zawsze przecież dwuręczną bronią grałem. Ja nie wiem, co wy w niej OP takiego widzicie? Mi wydaje, że ona nie jest OP. No ale pałka, mówicie, też jest OP, no to co za różnica?
No to też jest dobre, a nie jest OP. Dać mu ten duży żar? Bo on wtedy będzie mi dawał ten, do plus 10, tak? Nie? Czemu mu nie dawać? Niech spada? To spadaj. Zdecydowany. Czyli miałem mu dać, tak? Kuźwa, no. Co za ludzie? To za chłop. Dobra. Ale to czekajcie, to mówicie, że ta broń jest OP i mam... I to mam nie grać w takim razie, nie? Bo już sam nie wiem. Ale co to jest Giant-Dada? Bo ja nie wiem, co to jest Giant-Dada. O, jaką reinkarnacją legendy. Pić odłamki. No ja nie grałem, to Dishtar mi cały czas mówił o jakimś Giant-Dada i nie wiem, o co chodzi. No dobra, zaraz dokupię. Bo muszę duszę. No dobra, no to gramy. Mało te dusze dają. Ja się kobi, ja zawsze byłem fioletowy. Nie jesteś sam. Nie mogę na plus 10 go ulepszać. Jaką modyfikację? Dostał przecież już modyfikację. A, modyfikacja wyposażenia? To?
Już. Jakie to jest głupie. Muszę najpierw zmodyfikować i dopiero mogę dalej ulepszać, tak? Darkseros 1. Kiedy wleci na YouTube? Wchodzi już na YouTube. Pierwszy odcinek był... Nie był. Ja wyrenderowałem dopiero te odcinki, dobra. Od jutra może będą już... Nie muszę go w dwie łapy. Nie oszukuj. Dobra, i teraz kość wiodąca do domu, tak? Nie wiem, czy powtórkę z YouTube'a, czy Twitch'a ogląda dzisiejszego Dark Souls'y. Powiem tak. Dzisiaj grę... Ja dopiero mam wyrenderowane dwa odcinki, które były pierwszego dnia. Przedwczoraj był drugi dzień grania w Souls'y, nie? Dzisiaj jest trzeci dzień, także zanim to będzie, co jest dzisiaj, to troszkę... No, raczej byś poczekał. Przeczytałem opis tarczy z dziury, o tych pająkach, tak? Że ten... Że górskich bandytów, że to zapewnia odporność na trucizny. A, bo teraz ten, bo teraz będziemy mieli trucizny, tak? Dobra, no to... No to dobra. Może jednak ją założymy. Ty, ale czy ja teraz będę miał takie role ciężkie? To nie są fat role, nie? To są medium role. No wiem, że kość, spokojnie. Tylko testowałem. Tylko nie na glutach? No właśnie taki miałem zamiar. Ty, OP jest! I wydałem siłę na 24, przecież nic nie wbiłem więcej. Chodź tu, bo muszę przetestować. 378. Gdzie jest drugi? 280, ty. Spora różnica. Ale mi się podoba dźwięk tej broni ogólnie, jest fajny. Tylko że z tymi rolami. Ciężko będzie się przyzwyczaić. Wow. Jakaś dziura. Który mam level? 34. O, Monię mamy, witamy, hej. Cześć Monia. Szczerze, to takim mieczem jak walę w taką podłogę, to się powinno wszystko rozwalić. Cześć Kweku, witamy. Hej, hej, cześć Monia, co tam graliście? Ciekawego. Jak tam z turniejem? O kuźwa.
Jak się zaopatrujesz na turniej? O, zatrucie. Ty piszesz na to. Dobra. Chyba zginie, nie? Właśnie. Nowa gierka. A, Kena, dobra, już czaję, już wiem co to jest. Widziałem. Spokojnie, bo jest więcej osób, które nie grały w ogóle w LoL'a nigdy. O to właśnie w tym turnieju chodzi, że trzeba sobie poradzić mimo takich przeciwności. Że się w coś nie grało. Ja będę się starał właśnie dobierać tak, co ludzie drużynowo, żeby i tu były, co nie grali w coś, i tu też, nie? By nie było niesprawiedliwości. No spoko. Smacznego. Co to za... Co on ma? On ma człowieka? To właśnie dlatego mówicie, że ten miecz jest OP? Że on tak obala? Faktycznie jest taki trochę silny, ale na moby. I to tylko niektóre. Pytanie, co będzie na bosie. Na bosie już nie będzie tak kolorowo. W ogóle za żabojady. Skarb. Bóle? Czekać? Czekaj, bo patrzę, a tutaj też coś jest. Nie wiem, czy ja pamiętam, jak je skaczę. Gdzie to w ogóle? Tam. No cóż. Ten cięższy przez ten miecz i dlatego spadły.